Ja się schowałam za Klaudią. No, cię nie widziałam, Arno. A dobra. Czego ty się uchwała? Bez tego nie dochodzę. Wewnętrznej przemiany, ale i również tymczasem dawania świadectwa o Jezusie w drodze. Wśród tych wszystkich, których spotkacie na swojej drodze i tych pozdrawiających was, mijających, może nawet odwracających głowę w drugą stronę, dla nich wszystkich życzę, abyście byli tymi świadkami Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. Na ten czas pielgrzymowania do sanktuarium naszego narodowego, do Czarnej Madonny, królującej w Częstochowskim wzgórzu, na Jasnej Górze. Życzę teraz, aby to było, przemowanie było godne. Najpierw pomódlmy się jeszcze i udzielę błogosławieństwa na drogę. I na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jona się między niewiastami i błogosławiony owoc. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący i strzeże przez ten cały czas pielgrzymowania Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie w pokoju Chrystusa i wracajcie szczęśliwie. Żegnamy was, alleluja, żegnamy was, alleluja, żegnamy was, alleluja, żegnamy was, alleluja, 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 Pana głos, alleluja, słyszę już słowo, armii Pana głos, słyszę armii głos, słyszę Pana głos, słyszę już armii Pana głos, słyszę Pana głos, słyszę armii głos, słyszę Pana głos, to idzie u serdeczka, to idzie u Józef, który pielgrzymował z nami wiele lat. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie razem z żoną Mieczysławą. Pozdrawiamy i zapraszamy do modlitwy. Chodźcie z nami, będziemy też się modlić za was.